Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym berserku, który jak sami widzicie no powolutku, malutkimi kroczkami zbliża się do tego 500 poziomu, czyli bardzo długo wyczekiwanego można by powiedzieć, no i dość ładnie prezentującego się levela. Myślę, że no to będzie pierwsza postać, myślę, że bez dwóch zdań, która właśnie ten 500 poziom wbije z naszej całej puli, dlatego że jest po prostu najstarsza, dodatkowo jest berserkiem, więc wiadomo, że te lochy ma również dalej popchnięte ze wszystkich postaci, no ale dzisiaj myślę, że troszeczkę się zbliżymy może do tego 500 poziomu, zobaczymy jak to wyjdzie. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę, teraz zjeżdżajcie w dół, zostawiajcie tego kciuka i druga sprawa, możecie napisać, od razu powiem na wstępie w komentarzu, jakieś wasze pomysły na filmy, czy chcielibyście coś się dowiedzieć, czy macie może jakiś pomysł, który mogę nagrać czy coś, bo szczerze mówiąc nie miałem już za bardzo tak pomysłu, stwierdziłem, że dzisiaj będzie ten berserk, bo raz, że właśnie się już na tym zbliżamy się do tego 500 poziomu, a dwa, że po prostu no berserk zawsze coś tam padnie, zawsze to jest dość widowiskowe do oglądania, no ale jak nie mam żadnych lochów na postaciach, no to ciężko mi cokolwiek nagrać, więc w tym momencie możecie pisać w komentarzu jakieś swoje propozycje. No i oprócz tego wiadomo, ten kciuk w górę możecie wbić na Discorda dla widzów, na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu i opisie i myślę, że możemy powolutku zaczynać. Co tu się pozmieniało? No cały czas do przodu, jak widzicie już mamy prawie 110 tysięcy siły, jeżeli chodzi ogólnie o tą statystykę, HP mamy 66 tysięcy, podstawy się prezentują tak, także cały czas do przodu, no już tu się zbliżamy do 500 poziomu, więc naprawdę z tych wszystkich można by powiedzieć... powiedzmy z misji, z kopalni złota i z tego wszystkiego już naprawdę fajne ilości tego golda idą, więc te statystyki regularnie nam rosną, jak widzicie golda mamy troszkę odłożonego, może przed lochami go w sumie wydam, ja tu zawsze staram się prawie do maksa dobijać. Pupilki też już ponad połowę mamy chyba każdego żywiołu zrobionego, jak sami widzicie już te pierwsze dwa rzędy można by powiedzieć wykarmione na 200, zaczynamy trzeci rząd karmić, chyba w każdym żywiole tu już nawet mamy na 103, no i dokładnie tak jak mówię, wszędzie te pupilki, no idą, nie? Powolutku idą, no postać, tak jak mówię, zdecydowanie najstarsza, więc i tutaj najbardziej taka rozwinięta. Jak widzicie, aurę mamy na 48 poziomie, więc jeszcze zaledwie 18 poziomów, zaledwie oczywiście w cudzysłowie, i tą aurę również będziemy mieć na maksymalnym poziomie, także no powiem wam, jakoś to idzie, ale teraz najważniejszym celem to jest dobicie właśnie tego 500 poziomu. No i okej, może wam tu jeszcze zanim przejdziemy do lochów, to pokażę walki pupili, chociaż no pewnie wiecie jak to wygląda, od lewej do prawej już od dawna, a mimo wszystko dość to można powiedzieć plusuje, bo jak widzicie w pupilach również jesteśmy na pierwszym miejscu i mamy prawie 1000 chi przewagi, więc no powiedzmy, że to plusuje, ale to raczej kwestia tego, że po prostu te pupile są regularnie karmione, można by powiedzieć, że mają, o teraz akurat przegraliśmy, i że mają najwięcej jedzonek bodajże na serwerze, tak mi się wydaje, nie jestem w stanie tego sprawdzić, no ale coś tak przeczuwam. Dobra, no 4-1 zrobiliśmy, nie ma tragedii, od razu zrobiliśmy również misję dnia, no i okej, i myślę, że możemy powolutku lecieć dalej. Co tu wam jeszcze może ciekawego do pokazania mam, kopalnia się buduje na 68 poziomie, kopalnia złota 51, póki co nie mamy dusz dalej, żeby to budować. No i tyle, nie? Nic tutaj raczej ciekawego się nie zadziało. Dobra, na wstępie może sobie jeszcze zerkniemy, czy na pewno mamy wszystko ulepszone. Jak widzicie, itemki mam poulepszone razy 15, więc nie jest źle. Tu mam wszystko zaczarowane. Na pachołkach oczywiście itemki są razy 2 standardowo ulepszone, żeby tylko były. Tu również jest wszystko git, tutaj widzimy, że też jest wszystko git. O, tu na przykład naszyjnika nie mamy ulepszonego. To po tym evencie, co ostatnio było? Event Kowala, nie? Gdzie ja kupowałem po prostu po 15 epików codziennie, to tam ewentualnie komuś coś podmieniłem, jak miał słabszy, dlatego też lepiej to sprawdzić. No i na koniec można by rzec, że najważniejsza, czyli Kunegunda. Wszystko ulepszone również chyba razy 2, runki się zgadzają, wszystko zaczarowane. Także jest jak najbardziej git. Możemy uderzać do lochów. Lochów nam nie zostało za wiele, jak sami widzicie, no bo zaledwie 5, no nie? W tym momencie karuzele z idolami mamy 17, Hemoridor 18, Kaczmy Mrocznych Soboturów 7, tutaj Góra Olim 3, no i Nordyccy Bogowie 8, także tak to się prezentuje. No i co? Nie sprawdzałem procentów, tak jak wam mówiłem na początku serwera, czy tam jakimś midgame'ie, fajnie te procenty jeszcze sobie sprawdzić na tak już wysokim poziomie, po prostu będziemy lecieć od pierwszego lochu do ostatniego, zwłaszcza, że tych lochów nam tu nie za wiele zostało i po prostu będziemy sprawdzać, jak to wygląda. Zauważyłem też, że
bardzo jakby istotne jest, żeby tą karuzelę z idolami mieć dopchniętą jak najdalej, dlatego że oczywiście każdy przeciwnik z tej karuzeli to jest naklejka do klasera i zauważyłem, że na przykład tam na S39, gdzie my stoimy niestety tym druidem na magach w tej karuzeli, oczywiście Berserk, który ma tam bardzo podobny level do naszego, również jakby no na magach nie stoi po prostu, więc nie również, tylko po prostu na magach nie stoi, tylko może tą karuzelę sobie popchnąć dalej i dzięki temu ma ten klaser wyżej. Więc jakby wiadomo, że to są no bardzo minimalne liczby, nie? To jest tam jakieś powiedzmy 10-15 setnych, więc nie za dużo. No ale mimo wszystko on dzięki temu, że właśnie jest do przodu, może sobie codziennie zgarnia więcej ekspa. Tak jak mówię, to są bardzo znikome ilości, no ale jednak są. Dobra, no mamy Zebo, bijemy się z Zebo jak widzicie. Ten Zebo jest bodajże tak, wojownikiem, bo blokuje. Tu nam się, o w ogóle fajną ma broń, nie? Strasznie to fajnie wygląda, że akurat tą bronią bije. To jest w ogóle chyba najładniejsza broń wojownika moim zdaniem. Najbardziej mi się podoba, tak swoją drogą. Aczkolwiek tutaj, no jak widzimy, ciężko z nim. Raczej go nie pokonamy, on tu ma dużo HP, bardzo dużo siły, więc raczej z nim będzie, wydaje mi się, że problem. Niestety nas zablokował, no mocny jest, nie? To już jest w ogóle 17 przeciwnik. Chciałbym dzisiaj jakiś lock zamknąć, najprawdopodobniej, w sensie najprawdopodobniej. Najbardziej możliwym do zamknięcia jest Hemoridor, bo tam już jesteśmy przy końcówce, no ale zobaczymy, czy w ogóle się to uda. No ale tak jak mówię, z tym Zebo żadnej bliskiej próby, więc raczej mija się to z celem. Czyli tak, może teraz sobie wejdziemy, poczekajcie, gdzie by tu wejść. No dobra, do tego Hemoridoru, zobaczymy. Mamy Władcę Dziewiątek, to jest z tego co pamiętam Paladyn. Dokładnie, bo on pierwszy. O kurde, nie spodziewałem się, że on tak szybko padnie. No i to jest właśnie to, o czym mówiłem, że na dobrej drodze jesteśmy, żeby Hemoridor zamknąć. No i tak jak mówię, Władca Dziewiątek, Paladyn, bez większych problemów udało nam się go kliknąć. I teraz mamy jakiś pierścionek, który jest no na wszystkie cechy, także nas bardzo nie interesuje. Zmienimy sobie wygląd na taki, który daje nam najwięcej kryształu. Tego kryształu w sumie mamy sporo, co prawda metalu mamy 2,5 raza więcej, można by powiedzieć. No ale mimo wszystko może nawet i by się udało itemki na razy 16 ulepszyć na następnym legendarnym lochu. Zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie. Dobra, czyli tak, tutaj tak jak mówiłem, poszedł ten Władca Dziewiątek. Lecimy dalej, teraz mamy Paszczę Taurona. Paszcza Taurona, wojownik. Wojownik z ogromną ilością HP, ale za to nie z jakąś wielką ilością siły, więc może i by się udało kliknąć tego wojownika. W ogóle jestem delikatnie przeziębiony, w sensie tak jakoś gardło mnie boli, nic innego mi tam nie jest, nie mam żadnego kataru, nie wiem, gorączki czy coś, ale tak jakoś gardło mnie boli, więc mogę troszeczkę inny mieć głos czy coś takiego, no ale to akurat nie jest za bardzo istotne. Zobaczmy, jak pójdzie nam z tą Paszczą Taurona. No niestety wojownik, szkoda, że to nie jest żaden mag, albo chociaż zwiadowca, bo myślę, że z nimi poszłoby zdecydowanie łatwiej. Wojownicy jednak są no mocni w tej strefie mroku, ale mimo wszystko i tak troszkę go tu spróbuję docisnąć, bo to już jest 19, czyli zostaje nam tak naprawdę dwóch tylko i wyłącznie. Aha, ja w ogóle kurde, ja zapomniałem tego golda wydać, tu zacząłem klikać. No ale raczej jeżeli chodzi o walkę z Zebą, to Zebo to by za wiele nie zmieniło. No on tam, widzieliście sami, że chyba 150 prób gdzieś było i żadnej, ale to żadnej bliskiej próby. No a tutaj sobie właduję, bo w tym momencie jest kolejna HP, żeby tego HP troszeczkę dobić. Za wiele nam to nie da na pewno, bo to HP jednak u tego berserka nie jest jakoś bardzo istotne. Ale skoro mamy tego golda prawie 5 miliardów uzbierane, to dlaczego by tego po prostu nie wrzucić sobie w to HP? Powiedzmy, że zostawię tam z 500 milionów, niech będzie. Tutaj oczywiście teraz idę HP do 13 tysięcy, no i dalej będę leciał w siłę do 42 tysięcy bodajże. Tak się to chyba będzie rozkładać. Dobra, nieważne. Lecimy dalej. Czyli tak, tutaj ten Hemoridor, wracamy. No i spróbujemy to kliknąć. No ja wiem, że on jest do zrobienia. Jeżeli by się skombiły nasze ciosy i ewentualnie uniki Kunegundy, to ja wiem, że on faktycznie jest do zrobienia. Zwłaszcza, że zobaczcie, bardzo często mu to zostaje połowa HP albo mniej niż połowa. Więc no ja tu będę go próbował docisnąć, ale nie wiem, czy nam się to uda. Jeszcze jeden loch tak naprawdę potrzebny nam jest, żeby go pokonać. I będziemy mogli sobie wbić 492 level. Tak więc no tak jak mówię, bardzo, bardzo jesteśmy tu na prostej drodze do tego 500. Nie wiem, jak to się wszystko rozłoży, bo jakby ciężko mi to przewidzieć. Słabo by było ten 500 level wbić z kalendarza. To jakby, to jest taka mniejsza radość, nie? Jeżeli on wpadnie z awki albo właśnie z lochów, no to jeszcze fajnie, ale jak wpadnie z kalendarza, to jest takie, no takie nieprzyjemne, że tak powiem. Raczej ludzie się śmieją, jak ktoś wbija jakiś okrągły level właśnie dzięki kalendarzowi. Aczkolwiek mimo wszystko
Będę tutaj starał się zrobić coś takiego, że jak na przykład, nie wiem, będziemy mieli 499 level, to na przykład myślę, że już od dzisiaj w ogóle żaden odcinek z Berserka się nie pojawi, no bo sami widzicie, że te lochy są już tak dopchane, że generalnie ciężko tutaj cokolwiek jeszcze kliknąć, więc myślę, że po prostu się wstrzymamy do tego 499 levela i może wtedy na siłę jakoś spróbuję się jakieś lochy popchnąć, coś tam właśnie docisnąć, żeby ten 500 wbić specjalnie dla was na odcinku. To myślę, że będzie dość fajny odcinek, no bo 500 level to jest osiągnięcie. Powiem wam szczerze, że kiedyś fajnym osiągnięciem był 300 level, 400, teraz to idzie tak szybko i dosłownie w kilka miesięcy, że teraz myślę, że takim pierwszym naprawdę fajnym osiągnięciem to jest właśnie wbicie tego 500 levela, bo to nieważne ile się grzybów wyda, to i tak idzie długo, nie? Zwłaszcza, że tutaj, no jak gra się na expa, to może nie tak długo, ale mimo wszystko, no tutaj ja gram na golda od 400 poziomu, więc no bardzo długo mi to zajęło, żeby ten 500 i jeszcze myślę, że zajmie jakiś czas, żeby właśnie dobić ten 500, no ale zobaczymy. Dobra, no paszcza Taurona, kurde, nie chce nam paść, szkoda, bo powiem wam, że liczyłem, że ubijemy ten Hemoridor i że faktycznie on padnie i coś tam będziemy w stanie dzięki temu zamknąć i jakiś będzie fajny tytuł czy cokolwiek. Wiecie co, dobra, może jeszcze do niego wrócę na sam koniec, bo tak jak mówię, no dla zaledwie dwóch przeciwników, nie pamiętam kto tam jest bossem, jeżeli bossem by był jakiś zwiadowca albo mag to w ogóle już pójdzie po prostu bez problemów, no ale że jest ten Hemoridor, no to nie, w sensie, że jest ten wojownik w tym Hemoridorze, no to na razie jest to blokada, ale tak jak mówię, może jeszcze na koniec odcinka do niego wrócimy. Lecimy dalej, mamy haniebnego handlarza i haniebny handlarz, no 16 miliardów HP, dość dużo zręczności, jak widzimy każda próba to jest dosłownie zabranie ćwiarteczki HP, więc raczej chyba nie jest niestety do zrobienia, raczej tutaj bez podjazdu do niego z tego co widzimy, dobra, w ogóle zapomniałem wam zapisać, mam nadzieję, że jest, dokładnie jest, tu w ogóle ostatni raz robiliśmy lochy 22 września, czyli za tam kilka dni miną 2 miesiące, także no jak widzicie 2 miesiące to wcale nie jest tak długo, żeby tutaj na tym levelu oczywiście, żeby tutaj znowu jakiś progres większy robić, tak więc dlatego właśnie się wstrzymywałem z tym nagrywaniem, no ale skoro już jesteśmy, to jesteśmy, czyli tak, haniebny handlarz i Zebo myślę, że nie do ruszenia na ten moment, no i teraz zobaczmy górę Olimp, która jest 3 na 10 mamy w tym momencie, no i jeszcze tych nordyckich bogów, może i nordyckich bogów by się udało zamknąć, no im też jest niby tylko 3 przeciwników, no ale dobra, najpierw zajmijmy się tą górą Olimp, no i zobaczmy Cerber, który wydaje mi się, że powinien paść, on ma 435 level, więc da nam te 300 milionów expa nieszczęsne. No i tutaj patrzcie, mimo tego, że on ma tego HP naprawdę dużo, bo prawie 9 miliardów jest zwiadowcą, no to tego HP mu dość dużo zbijamy, no i dokładnie, padł nam 492 level w tym momencie, został wbity i dzięki temu, poczekajcie sekundkę, ja tu od razu zapiszę, o tu mamy na samej górze, no i mamy jakieś rękawiczki dla zwiadowcy, zobaczmy, plus 14 tracimy pancerz, nie ma sensu raczej, o, w ogóle tu nam się pasek, zobaczcie, wylosował w zbrojowni, nie zauważyłem dzisiaj rano, pasek nam się wylosował epicki, no ale git, może go kupimy później, to sobie rozmontujemy, nie ma sensu po prostu tego trzymać, lecimy dalej, no i kogo my teraz mamy w tej górze Olimp? Teraz mamy maga, dobra, to może ten mag też by padł, tak szczerze, jakbyśmy się tu jakoś fajnie rozpędzili, co prawda on ma tego HP dużo, no bo 5 miliardów, ale myślę, że jakieś 10 ciosów z tego 6-7 krytycznych z naszej strony i faktycznie tą meduzę bylibyśmy w stanie ubić, tam jej został miliard HP, więc 1/5 zaledwie, także no zobaczymy, jak tu w ogóle ta walka przebiega, bo to jestem ciekaw, no nie, ona, no tak, bo ona inteligencji ma 90 tysięcy, więc to wcale nie jest tak dużo, tak więc no tutaj tylko, chociaż no, no poklikamy trochę, zobaczymy, no może się uda, a jak się nie uda, no to trudno, póki co już dwóch przeciwników zabiliśmy, wbiliśmy kolejny level, więc osobiście ja mówiąc szczerze jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony, że przynajmniej coś się ruszyło, nie? Raczej Berserk to jest taka klasa, że kiedy by się na niego nie weszło i nie nagrało odcinka, to przynajmniej jeden loch on zrobi. No wiadomo, że jakbym jutro znowu nagrywał na przykład z Berserka, no to raczej już tak by nie było, chociaż kto wie, no Berserk jest nieobliczalny, wy też bardzo Berserka lubicie, no bo nie ma co ukrywać, on jest widowiskowy, fajnie wygląda ta... O, padło nam, zobaczcie, padło nam, tylko że się zbugowało niestety.
I przez to sobie tego już nie zapiszemy, bo zaczęliśmy bić Atenę. Szkoda, bo mało lochów dzisiaj zrobimy, więc dobrze by było każdego obejrzeć na koniec odcinka. No a tu jak widzimy, już jest ta nieszczęsna Atena. Atena to jest kto? To też jest mag, zobaczcie. Troszkę mocniejszy od tamtego, ale też jest mag. No zobaczmy, może również się by ją udało ubić. Szkoda, bo tam na pewno poszła ogromna seria ciosów. No bo tak jak mówię, tam jak widzieliście, no nasi pachołkowie nie zbijali za dużo tamtej meduzie, więc to na pewno jakaś seria ciosów fajnych, krytycznych, no ale niestety nie zobaczymy tego, bo się zbugowały te lochy, co niestety ma dość często, jak się tak szybciej klika, zresztą czasem nawet jak klikam normalnie raz za razem, to też się nieraz potrafi zbugować, ale wtedy przynajmniej jest jeszcze szansa to odratować, bo nie zaczynamy klikać od razu kolejnego przeciwnika. No a tu niestety się nie udało, no ale okej, kolejne tam 300 milionów expa wpadło, jak najbardziej. Okej, no i teraz zobaczmy tą Atenę. Tak jak mówię, to również jest maguś, mocniejszy, bo ma więcej, 15 tysięcy więcej siły, inteligencji, przepraszam. HP ma również w tym momencie, no, miliard więcej. Tak więc wydaje mi się, że może ona już wcale nie być do ubicia, pomimo że to mag, to jednak może nie być wcale taka prosta. No ale troszkę ją tu poklikamy, zobaczymy jak to wyjdzie. No i na sam koniec zostaną nam nordyccy bogowie. Ten wąż, z tego co kojarzę, to jest chyba, nie wiem czy dwóch ostatnich, to nie jest w ogóle berserków, więc z nimi chyba powinno być dość łatwo, ale tego węża teraz trzeba pokonać i mimo tego, że ten wąż to jest chyba zwiadowca, o ile się nie mylę, no to mimo wszystko może być dość ciężkim przeciwnikiem, ale do tego zaraz przejdziemy, no i zobaczymy. Dobra, jeszcze tutaj troszkę na nią może się uda, ale raczej nie. To już jest w ogóle 5 na 10 Góra Olimp, przypominam, że topowe postacie, które tam są w tym rankingu międzynarodowym, tu wam mogę zaraz pokazać, czyli te dokładnie stoją na bodajże 10 albo nawet 9, chyba na 10 w tej Górze Olimp, także no my tutaj, biorąc pod uwagę, że jeszcze nawet 500 levela nie mamy, no to i tak 5 na 10 to nie jest taki zły wynik, no ale jesteśmy berserkiem, pamiętamy. Dobra, czyli tak, 4 lochy już mamy kliknięte, teraz lecimy do nordyckich bogów i mamy węża Midgardu. Wąż Midgardu to jest dokładnie, chyba po prostu najzwyczajniejszy w świecie zwiadowca, który po prostu, no, robi dużo uników, chociaż zobaczcie, że tu barbar krytami mu dużo bije, no tu niestety maguś na hita spadł. Ej, ale w sumie sporo mu tu robią, nie? Kurde, może by była szansa, żeby go kliknąć. Tak szczerze, bardzo nie lubię klikać właśnie tych nordyckich bogów, bo oni mają takie jasne tło, a z racji tego, że ja mam dość duży monitor, bo 32 cale bodajże, to mnie tak strasznie oświetla na kamerce, no ale to już mniejsza z tym. Kurde, powiem wam, że jest, to jest w ogóle 625 level, ale jest szansa, żeby tego węża Midgardu faktycznie ubić. Jeżeli on by tych uników nie zrobił za dużo, jeżeli by się taka próba trafiła, to sami widzieliście, że dość dużo bije, czy to mag, czy to właśnie barbar nawet właśnie temu wężowi, więc no jest potencjał, żeby go ubić, także tutaj myślę, że też większą ilość grzybków będziemy chcieli wydać, no bo wiadomo, chciałem powiedzieć szybko wydać i widać i dlatego się tak zacząłem. Wiadomo, że to widać, jak na przykład mieliśmy tam tego Zebo, czy mieliśmy właśnie tego tam w tej karczmie mrocznych sobowtórów, no to widać, że oni raczej, no, nie padną, nie? Zwłaszcza, że zabieraliśmy tam im dosłownie ćwiartkę HP. Wiadomo, że może się trafić jakaś magiczna próba, gdzie tam Kunegunda zrobi 20 uników, my zrobimy 20 ciosów z rzędu, no ale to mało prawdopodobne, także nie ma co czegoś takiego szukać, tylko lepiej właśnie wydać więcej grzybków, klikać bardziej lochy, które faktycznie widać, że jest potencjał, żeby one padły, no i właśnie jeżeli chodzi o węża Midgardu, to taki potencjał widać, tylko teraz pytanie, czy się go uda kliknąć i za ile przede wszystkim grzybów, ile prób będziemy musieli spędzić, no tam było wydać, w sensie tam było 230 milionów HP już zaledwie mu zostało, więc nie tak dużo, to są dosłownie, nie wiem, jakieś dwa krytyki od nas mocniejsze, no i dokładnie, i mamy to, super, ubity, od razu to zapiszemy. W ogóle powinna być jakaś, oni to niby poprawiali, ale no nie widać, żeby było poprawione. Powinien być właśnie, powinno być coś takiego, że jak pokonamy loch, to automatycznie nam z niego wychodzi, żeby nie było opcji klikania kolejnego, jak właśnie się tak zbuguje, jak w przypadku tej Ateny. Dobra, tu mamy jakiś hełmik, od razu go weźmiemy sobie do rozmontowania, dlaczego by nie. No i dobra, i teraz mamy Fenrira. Fenrir to jest chyba berserk, tak jak mówiłem, i chyba 10 to również będzie berserk, ale to zaraz zobaczymy. Fenrir...
No Fenrir to jest na 100% Berserk, więc tutaj jego chyba klikniemy również, w sensie to jest... No Berserki nie są jakieś trudne, jeżeli chodzi o lochy. Tutaj sam Maguś mu na pewno sporo obrażeń, jeżeli wlecą jakieś krytyki fajne. Zobaczmy w ogóle, jak ta walka może wygląda najpierw. Tutaj cyk, drugi, trzeci, okej. Okay. No tu akurat jeżeli chodzi o Barbara, to mu za dużo nie robi, ale chcę zobaczyć Magusia. No akurat teraz Maguś nie miał za bardzo okazji się popisać. No ale myślę, że jest szansa, żeby go ubić, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc zobaczmy, jak tutaj będzie z tym Fenrirem. Czy faktycznie jakieś magiczne krytyki Magusia, jakieś uniki i nasze ciosy, no po prostu czy on padnie, nie? Tak jak mówię, no jeżeli ten padnie, to potem 10 z tego co pamiętam również jest berserkiem, więc też by była w teorii szansa, żeby go właśnie kliknąć. No kurde, jakby zamknąć dzisiaj w ogóle obydwa te lochy, czyli tutaj nordyckich bogów i ten Hemoridor, to by było w ogóle wow, to odcinek, który w teorii miał być troszkę nudniejszy i troszeczkę mniej taki no locho nie wiem jak to powiedzieć. Dobra, chciałem jakieś dziwne słowo wymyślić, nieważne, w każdym razie odcinek, który miał się właśnie taki wydać w teorii nudniejszy, mógłby się przerodzić w coś naprawdę fajnego, tylko że no teraz trzeba po prostu te lożki ubić, a to wcale może nie być jeszcze takie proste. No Fenrir, poczekajcie, on tutaj zadaje obrażenia błyskawicą i jest odporny na błyskawice. O, my tu mamy akurat błyskawice, tu mamy zimno, tu mamy ogień i tu mamy błyskawice, czyli dość słabo, może by zamienić tutaj, o zobaczcie, tu mamy na przykład ogień w tej broni, więc możemy zamienić i ewentualnie Kunegundzie możemy zamienić, o tu jest na przykład zimno, nie? Spoko, że był ten weekend epicki, bo akurat mam kupiony zapas do kibelka epików i dzięki temu możemy sobie tak właśnie tutaj rotować tymi brońmi. No i dobra, i teraz możemy spróbować, nie? Nigdy tego nie robiłem, szczerze mówiąc, bo zawsze mi się wydawało, że te właśnie żywioły to jest troszeczkę taki pic na wodę, że tak wiecie, jakoś tam bardzo nie wierzyłem temu, jak coś ma paść, to twierdziłem, że padnie, nieważne jakie tam mamy obrażenia w broni, ale skoro to już jest taki dość mocny late game, skoro to już jest końcówka, to może faktycznie, jeżeli zmienimy te runki, to coś tam pomoże ewentualnie. Zobaczymy, no wystarczy teraz klikać, już jesteśmy praktycznie na dość prostej drodze do tego, żeby tego Fenrira ubić. Runki mamy łączną odporność w każda nasza postać, powiedzmy, czyli my plus pachołki, no i runki w broniach teraz jak sami widzicie również mamy idealne, żeby jego kliknąć. No to teraz kwestia szczęścia, kwestia jakiegoś fajnego combo, kwestia jakichś uników od Kunegundy, no i ten mag przede wszystkim. Tylko że no tutaj ten mag, no teraz zobaczcie, jakby on jakieś dwa kryty dał, to w ogóle musi być no szczęśliwa próba dość. Szkoda, że ten Fenrir przeważnie zaczyna. O, teraz była fajna próba dość bliska. Szkoda, że ten Fenrir zaczyna przeważnie. To jest akurat nie takie fajne, jakby Maguś go pierwszy machnął i potem ewentualnie jeszcze drugi raz. O dobra, teraz pierwszy uderzył. No i teraz, bo to no właśnie, to też jest druga sprawa, że ten Fenrir może dać dwa ciosy z rzędu i przez to niestety właśnie tutaj Maguś po prostu padnie. Nie jest to taka walka normalna, gdzie jak mag jeden z ciosu stoi, to może wyprowadzić kolejnego kryta. No ale dobra, no trudno, lecimy dalej, klikamy, próbujemy, no bo jednak tak jak mówię, dobrze by było to zrobić. To jest chyba jedyny loch w tym momencie, na który jeszcze mamy jakieś szanse, może ta Atena, ale to nie jest takie oczywiste, to jednak no mówię, no 6 miliardów HP, to nawet jak tutaj Berserk zrobi fajniejsze combo, to mimo wszystko ta Atena nie jest wcale powiedziane, że padnie, bo tego HP ma bardzo dużo, także musimy się skupić na tym Fenrirze. Możecie oprócz tych swoich pomysłów, o których powiedziałem na początku odcinka, co tam mogę ewentualnie sobie jeszcze nagrać, jakieś macie pomysły na odcinki czy coś takiego, możecie jeszcze dać znać, jak tam u was, jak tam wasze postacie idą. Przypominam o kciuku w górę, nie zapomnijcie, kto jeszcze ogląda, jak tam wasze postacie idą, na jakim serwerze gracie, jakie macie level, to również sobie z miłą chęcią poczytam. Pod wczorajszym odcinkiem dość aktywni byliście za to w komentarzach oczywiście, za co szczerze mówiąc dziękuję. No i co, no i próbujemy tutaj dalej tego Fenrira. No to jest to, że ja strasznie tak bym chciał, nie? Żeby to padło, wiadomo. W ogóle jakbyśmy pokonali, myślę, że kolejnych dwóch, to by było 600 milionów expa, no to nie, troszkę jeszcze by nam do levela brakło, ale mimo wszystko, w ogóle myślałem, że ten Berserk szybciej padnie, tak szczerze. Tutaj już zobaczcie, że nie ma takiego, no ten pierwszy w Hemoridorze nam padł za dosłownie pierwszą próbą, to był taki wyjątek, ale zobaczcie, że teraz dosłownie każdy loch, nieważne jaką jest klasą, czy tam mag właśnie, jak widzieliście w Górze Olimp, czy tutaj jakiś zwiadowca, czy właśnie
Berserk, mimo że te klasy tam wcześniej są dość proste do ubicia, to teraz zobaczcie, że no nie są po prostu takie proste, że jednak mimo wszystko stawiają duży, duży opór. No ale dobra, powiedzmy, że jeszcze z 200 prób na niego, trzeba sobie jakiś limit ustalić. Jeżeli on nie padnie, no to trudno, szkoda, bo liczyłem bardzo na to, że się go faktycznie uda pokonać. Zwłaszcza, że no mówię, berserki raczej nigdy nie stawiały jakiegoś większego oporu, jeżeli chodzi o lochy. No a tutaj wygląda na to, że się nie uda. O dobra, udało się, mamy to, super. Od razu zapisuję tą walkę, chcę zobaczyć, jak to wyglądało. Mamy jakieś buty, ale znowu na wszystkie cechy, więc znowu rozmontowanko. No i lecimy dalej. I teraz mamy Surtra. Surt, tak jak mówiłem, to jest kolejny berserk. I teraz zobaczmy, zadaje obrażenia ogniem, odporny na ogień. Dobra, czyli teraz tak, tu sobie musimy znowu zmienić runki, bo tu mamy ogień, czyli weźmiemy błyskawicę. Tu mamy zimno, tu mamy ogień, czyli też zmieniamy na błyskawice. Tutaj pyk i teraz jeszcze ta ma zimno, dobra. Czyli generalnie jeżeli chodzi o bronię, to też są dość dobrze dostosowane pod tego przeciwnika. Ile on ma w ogóle? On ma prawie 2 miliardy 100 milionów HP. A ile miał jeszcze ten Fenrir? Przypomnijmy sobie, jak to tu wyglądało. No on miał zdecydowanie mniej, okej. Okay. No tu może być problem, tu może być znowu problem z tym Surtrem. Ale poklikamy, mimo wszystko poklikamy. Zobaczymy, jak to pójdzie, tak jak mówię, no to jest kolejny berserk. Jeżeli gralibyśmy magiem, to może by było prościej, no bo mając takiego maga, nie wiem, bo okolice właśnie 110 tysięcy inteligencji, no to naprawdę mógłby tego Surtra dosłownie roznieść swoimi krytami. No ale jesteśmy berserkiem, więc tutaj berserk na berserka, różnie to bywa, no ale zobaczymy jak z tym Surtrem nam pójdzie, ale nawet jeżeli by się go nie udało pokonać, to i tak jest git, bo i tak zbliżamy się do kolejnego levela, czyli tak jak mówię, do 493, także no to wszystko się składa na to, że ten 500 level prędzej czy później dobijemy, z czego oczywiście nagram wam film, no i będę zadowolony, bo to będzie chyba mój pierwszy 500 level w ogóle w Shakesie. Raczej mi się nigdy nie zdarzyło grać tak długo, raczej szybciej rzucałem te postacie, bo ja w ogóle postaci miałem bardzo dużo, zanim jeszcze zacząłem nagrywać i znaliście mnie neutrala jako neutrala. Miałem tam różne niki na różnych serwerach, nawet za dzieciaka tam grałem, no ale wiadomo, za dzieciaka to raz, że gra zupełnie inaczej wyglądała, dwa, że tam no generalnie tak jak mówię, no raczej długo się nie grało, tylko się szybko postacie nudziły, ale zawsze się zakładało jakąś inną, coś tamtego, więc zawsze jakoś coś tam próbowałem, no ale tak jak mówię, 500 levela raczej nigdy nie dobiłem, więc to będzie mój, można by powiedzieć, że pierwszy. No i okej, no zobaczmy jak tutaj z tym Surtrem, 660 level, no on już jest tu bardzo potężny, swoją drogą bardzo ładna graficzka, to też mi się niektóre te bossy właśnie podobają, no ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o Surtra, no może być problem. Dobra, powiedzmy, że jakieś 200 prób na niego, coś takiego, to będą podobne okolice co właśnie do tego Fenrira. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jeżeli się nie uda, to trudno, jeżeli się uda, to super. I jeszcze wrócimy, tak jak mówiłem, do tego Hemoridoru. Zobaczymy, co w tym Hemoridorze, czy może się faktycznie by udało jeszcze tam kliknąć, czy niestety nie. Ciężko jest to przewidzieć, powiem wam szczerze. Ciężko jest przewidzieć, no bo tutaj i Kunegunda może zrobić masę uników, i Berserk może zrobić combo jakieś bardzo duże właśnie tych ciosów, i na przykład Loch, który wygląda nie do pokonania, może być właśnie do pokonania, więc no ciężko to przewidzieć. Tak jak widzieliście z tym Fenrirem, już można powiedzieć, że troszeczkę byłem zrezygnowany, a nagle udało się go pokonać, więc super. No ale jeszcze na zamknięcie tych wszystkich lochów wygląda na to, że będziemy musieli poczekać właśnie do tego odcinka z okolic 500 levela. Myślę, że jeszcze w międzyczasie dojdzie loch legendarny, bo loch legendarny będzie prawdopodobnie na święta, gdzie się po prostu na tym berserku przebierzemy. No i jeszcze oprócz tego jakieś tam może mocniejsze gemy wlecą. No i generalnie tak jak mówię, tutaj oprócz tego, że ten 500 level najprawdopodobniej wbijemy, to jeszcze dzięki temu zamkniemy właśnie czy to tych nordyckich bogów, czy ewentualnie Hemoridor. No i w zasadzie tyle, nie? Bo potem tych karuzeli z idolami, chociaż może karuzele z idolami, nie wiem jak to tam stoi pod koniec, jacy są przeciwnicy, ale jak tego Zebo pokonamy, to może już by poszło z górki. No zobaczymy, nie ma co zgadywać, tylko lecimy sobie dalej. No ten Surt, no sami widzicie, że generalnie próby bliskiej chyba ani jednej nie było. Tak do okolic, chociaż teraz no jakaś tam była jedna czwarta mu została, powiedzmy HP, coś takiego.
No ale tak jak mówię, raczej tutaj nie wygląda to jakby miało paść, więc dajemy sobie spokój. No i dobra, i lecimy jeszcze do tego hemoridoru, tak jak mówiłem, ok. Mamy ten hemoridor, no i ostatnich dwóch tutaj również nam zostało. Zobaczmy jak to pójdzie, no pięć tych lochów mamy, no tego na pewno jeszcze nie zamkniemy, tego tym bardziej, więc ta karuzela z idolami ewentualnie, no ale myślę, że hemoridor i że ci nordyccy bogowie, no to już będziemy na dobrej drodze do tego, ale ok, paszcza Taurona, wojownik. Zobaczymy jak z nim pójdzie. Może by się udało faktycznie. Nie wiem totalnie kto tam jest bossem tego hemoridoru. Jeżeli to jest wojownik, to raczej będą problemy, bo tak jak mówię, no ci wojownicy są dość mocni, więc jeżeli to by był wojownik, to raczej będzie ciężej, ale jeżeli jakiś zwiadowca, tak jak mówiłem, albo maguś, no to jednak mimo wszystko może i ten hemoridor by padł tutaj, no ale na początek, żeby w ogóle dojść do tego bossa, bo w ogóle z tego co widziałem, to się różnią, w sensie bossowie są generalnie, potwory są te same co w strefie światła, ale po prostu mają różne klasy, nie, że na przykład ta paszcza Taurona, załóżmy, nie wiem, to jest paladyn powiedzmy w strefie światła, teraz strzelam, bo nie pamiętam, a tutaj jak widzicie to jest wojownik, więc no ci bossowie i generalnie te potwory się różnią, więc nie pamiętam teraz kto tam jest bossem w tym hemoridorze, no ale to akurat nie jest zbyt istotne, teraz grunt, żeby po prostu to jakoś przeklikać i pokonać, o ile nam się uda, no mocarne mamy statystyki na tym berserku, na pewno to działa w tą stronę, że jeżeli nie szlibyśmy w golda od tego 400 poziomu, to te statystyki byłyby słabsze i tych lochów też aż tylu byśmy nie byli w stanie zrobić, bo po prostu postać generalnie byłaby słabsza, więc to tak wiecie, tak to działa, natomiast no jeżeli byśmy szli w expa, to tego expa byśmy już myślę, że dawno wbilibyśmy 500 poziom, tak szczerze mówiąc, jeżeli bym szedł od tego 400 cały czas w dalszym ciągu w expa, więc no tutaj to jest właśnie taki dylemat, tak to działa. Dobra, siedzi paszcza Taurona, mamy to. Czy mamy jeszcze dzisiaj jakiś, poczekajcie sekundę, czy mamy jakieś miejsce? Nie mamy niestety, więc od razu tą paszczę zapiszę, to jest tutaj. No i póki co chyba musimy ewentualnie sprzedać na przykład to, bo tu i tak mniejsza z tym, i sobie polecimy po prostu jutro, jeżeli chodzi o rozmontowania. No i dobra, i mamy, brakuje nam tak naprawdę jeszcze jednego lochu, ewentualnie no może awki jeszcze dzisiaj nie robiłem, no nie robiłem na tej postaci, więc brakuje nam jeszcze jednego lochu, ewentualnie no dosłownie kilku dni i udałoby nam się wbić właśnie ten 493, ale spróbujemy to zrobić lochem. No i kogo my tu mamy? Necromancera, kurde, no niestety kolejny wojownik, 666 level, 2 prawie i pół miliarda HP, 230 tysięcy siły, no przepotężna postać, przepotężny chyba wojownik, tak, wojownik, bo blokuje, przepotężny dosłownie przeciwnik nam się trafił, także no chyba tutaj jeżeli chodzi o to właśnie pokonanie tego hemoridoru w całości, no to również nie będzie raczej podjazdu do tego, także też tego 493 levela na odcinku nie wbijemy, ale no tak jak mówię, kwestia kilku dni, trochę awki i ten 493 level wleci, bo nam niewiele brakuje. Okej, chyba nawet się to mija z celem, szczerze mówiąc, żeby tu dalej klikać, no bo sami widzicie, w tym momencie jest on nie do zrobienia, ale i tak progres jak na to, że jesteśmy już tak, tutaj mamy te lochy dopchane i tak bardzo, ale to bardzo fajny. Dobra, na szybko teraz przelecimy, jak to tu wyglądało. Zacznijmy od władcy dziewiątek. No barbar mu nie zrobił za wiele. Tutaj jeżeli chodzi o magusia, jeden krytyk, drugi krytyk, więc okej, w sumie spełnił swoje zadanie. Zobaczmy, o kurde, to my tutaj praktycznie nie musieliśmy nic zrobić. Kunegunda, i zobaczcie, to była pierwsza próba na tego przeciwnika. Kunegunda mu zbija chyba 1 200 000 000 HP, więc no ogromna ilość. Nie będziemy tego oglądać, bo tam wiadomo, że kwestia masy uników. No ale dobra, Cerberowi barbar zbił, no dość fajną, znaczy no nie, taką ćwiartkę powiedzmy, więc w miarę. Tutaj maguś, jak widzicie, łupie go krytami samymi, więc maguś zrobił, no teraz akurat brakło kryta, ale generalnie zrobił dużo. Zobaczmy, 6,5 miliarda, no tutaj Kunegunda nie zbiła, w sensie no zbiła prawie 2 miliardy, ale patrząc na to, ile on ma HP, no to nie było to wcale jakoś dużo. No i teraz wkraczamy my do gry, zobaczmy jak tutaj to poszło z nim, póki co go tak dziubiemy, można by powiedzieć. Tu jakiś krytyk za 735 milionów,
Okej, okay, i może to już nie, to jeszcze nie to, no okej, okay, czyli chyba tu nie będzie jakiejś dokładnie dużej serii, tylko dwa krytyki, jeden za miliard HP, drugi za 700 milionów, no i mamy to, lecimy dalej, wąż Midgardu, zobaczmy jak to tu z nim wyglądało, Barbar, no coś tam mu zrobił, Maguś, no niestety nie miał pola do popisu, Kunegunda, zobaczcie, nic mu prawie nie zrobiła, co ciekawe, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, okej, okay, osiem ciosów z rzędu, no to co mówiłem, że ten wąż nie jest ale jakiś mocny, to jest zwiadowca, więc tutaj, żeby doszły te kryty do niego i bez większych problemów, jak widzicie. Także to akurat git. No i zobaczmy z tym Fenrirem, bo to mnie w sumie też ciekawi, jak to tu wyglądało. Barbar mu za wiele nie zrobił. Maguś, zobaczcie, w ogóle tylko jeden krytyk, a miał okazję rzucić dwa, co ciekawe. Teraz mamy Szczwaną Kunegundę. No i zobaczmy z nią, jak ona tutaj. No Kunegunda, Kunegunda dużo zrobiła, naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i teraz nasza walka, raz, dwa. Raz, dwa, trzy. No i dokładnie, no nie miał okazji się ten berserk niestety popisać. Największe combo to 8, więc no dość spore, ale jednak jakby było jakieś 12-13, to by było lepiej. No ale okej, chociaż nie mówmy jeszcze ho, bo jeszcze mamy tą paszczę Taurona, ostatni lok, który dzisiaj pokonaliśmy. No i zobaczmy, Barbar za dużo nie zrobił, jeżeli chodzi o Magusia. No to dwa kryty wsadził, więc w sumie git. No i tutaj Kunegunda, okej, okay, no to tutaj też Kunegunda najwięcej zrobiła. My w zasadzie musieliśmy go tylko i wyłącznie dobić. Chociaż ta seria na koniec była dość ciekawa, bo czekajcie, teraz sobie policzymy, ile to było faktycznie. Tutaj cyk, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Okej, okay, 7, czyli no była tak czy siak mniejsza niż tamta, no ale najważniejsze, że pokonany. No i okej, okay, i mamy już prawie 493 level, więc niebawem zostanie nam tylko i wyłącznie 7 leveli do tego upragnionego 500 poziomu. Także to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu tego kciuka w górę, subskrybujcie oczywiście z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie. W ogóle od wczoraj mi doszło chyba 30 subów, gdzie tak powiem wam szczerze, że ostatnio te suby tak powoli idą, już w ogóle tak od 10 tysięcy, to już jest o wiele wolniej to idzie niż tam do tych 10 tysięcy, powiedzmy, że no 30 subów przez jeden dzień to akurat dużo, więc bardzo wam za to dziękuję, możecie zostawić, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, tego subika z dzwoneczkiem, kciuka w górę i oczywiście wbijajcie na Discorda dla widzów i na Twitcha. To tyle, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!